Dorota Segda, 52L i Stanisław Radwan, 79L. Dzień ślubu do dziś. Wspominają z wielką radością, choć nie obyło się bez pewnych komplikacji. Była studentką trzeciego roku szkoły teatralnej, gdy dostała etat w krakowskim teatrze starym. Kiedy przyszła podpisać umowę, ówczesny dyrektor placówki, Stanisław Radwan, powiedział jej, pani Dorotko. Jak pani będzie, wychodziła za mąż, to niech pani nie zmienia nazwiska, bo jest bardzo plekatowe. Reklama miłość spadła na nich jak grom z jasnego nieba. Jednak on miał żonę, dzieci. Nie byłem w stanie zdobyć się na opuszczenie domu i najbliższych mi osób. Były dramatyczne, rozstania i równie dramatyczne powroty, wspominał radwan. Uczucie zawładnęło nim na tyle mocno, że w końcu postawił wszystko na jedną kartę. W czasie wyjazdu z Teatrem Starym do Japonii poprosił Dorotę Sekde o rękę. Ślub zaplanowali w Urzędzie Stanu Cywilnego na Białym Prądniku, dzielnicy, Krakowa. Był 2001 rok. Świadkami zostali Dorota Pomykała i W. Preissner. Zbierają się goście. Państwa młodych nie ma. Piętnaście minut. Dwadzieścia minut. Nie ma. Pani urzędnik zaprasza do podpisania dokumentów, omyłkowo biorąc nas, świadków, za parę, wspominał Preissner. Próbował dobruchać zdenerwowaną urzędniczkę. Wreszcie z ziajani wpadli Dorota i Stanisław. W spodniach od fraka Stasia, mole wygryzły dziury, no wiesz, w newralgicznym miejscu. Miałam tylko białe nici. Więc czarna, pasta. I cerowanie, tłumaczyła się przyjacielowi Dorota. Nikt nie zauważył wpadki. Spodnie wyglądały. Jak nowe.